Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na wniosek zarządu spółki Autosan S.A., na którym to posiedzeniu zarząd bardzo wnikliwie, dokładnie poinformował Radę Nadzorczą o sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki, która jest sytuacją trudną. Oczywiście przedstawiliśmy także pewne działania restrukturyzacyjne, jakie zostały zrealizowane w ciągu ostatniego roku, więc poinformowaliśmy w ciągu tego roku o pewnych przedsięwzięciach restrukturyzacyjnych, które zostały zrealizowane, a które skutkowały przede wszystkim obniżeniem kosztów działalności spółki, dlatego że skupiliśmy działalność w jednej hali, w wyniku czego spadły obciążenia z tytułu podatków od nieruchomości, podatku gruntowego. Spadły oczywiście pewne koszty związane z mediami, czyli koszty energetyczne. Dalej przedsięwzięcia, które również skutkowały tym, że w wyniku ograniczenia zatrudnienia spadły też koszty pracy i szereg innych obciążeń spółki. Czyli krótko mówiąc, te przedsięwzięcia restrukturyzacyjne spowodowały obniżenie kosztów. Ale także poinformowaliśmy o takich działaniach, które w ogóle spowodowały zmniejszenie obciążeń z tytułu zaciągniętych kredytów, bo to były bardzo duże obciążenia, zostały ograniczone z tytułu zobowiązań wobec dostawców, proszę pani. Ale nadal sytuacja, trzeba powiedzieć, jest trudna i sytuacja wymaga dokapitalizowania spółki, żeby kontynuować działalność gospodarczą. Rada Nadzorcza się przyjęła do akceptującej wiadomości tą sytuację, natomiast dalsza kontynuacja działalności wymaga dokapitalizowania i w związku z tym oczywiście należy podjąć intensywne działania w zakresie poszukania jakiegoś, znalezienia jakiegoś inwestora strategicznego dla spółki, który rzeczywiście mógłby zasilić finansowo, dokapitalizować spółkę i w ten sposób spółka mogłaby z powodzeniem działalność tą kontynuować. Co się tyczy inwestorów, no to oczywiście poszukuję Kraków, rozmawiamy także ja, no ale to nie jest ten moment, żebyśmy mogli obwieścić triumfalnie, właśnie sprawa została zakończona i inwestor wszedł i spółkę skapitalizuje. No i to wszystko. Prowadzimy takie działania. Proszę nie oczekiwać cudów. Zarząd, krótko mówiąc, zarząd wyczerpał jakby swoje możliwości w zakresie zapewnienia dalszego finansowania działalności. Teraz spółka musi być dokapitalizowana. Z tego co wiem, szanse na to, żeby Autosan zaczął w jakiś sposób lepszy prosperować, są w przyszłym roku, bo już dzisiaj macie jakieś tam zamówienia, prawda? I mówi się na przykład o Białorusi, tam jeszcze o różnych innych. Czy pan to potwierdza, że chodzi o to, żeby przetrwać do końca tego roku, a potem będzie lepiej? Jak potwierdzam, pan potwierdzam, tak oceniam, że jeżeli spółka przetrwa do końca roku, to oczywiście przyszły rok rysuje się zupełnie inaczej, bardziej pozytywnie i bardziej optymistycznie, dlatego że wydaje nam się, że rynek autobusowy ruszy, ale także ruszą jakby pewne ruszy współpraca po prostu Autosana z innymi firmami, w tym także z takimi firmami produkującymi autobusy, ale poprzez produkowanie dla nich komponentów i tak dalej. Mamy oczywiście czynne podpisanie kontraktu między innymi na wagony tramwajowe, także te sprawy idą w biegu i rysują się lepsze perspektywy w roku przyszłym. Spółka rzeczywiście ma potencjał, ale musi przetrwać, ale zarząd niestety nie może dzisiaj zapewnić, że spółka, zagwarantować własnymi działaniami, ponieważ tak jak powiedziałem, że działania zarządu z punktu widzenia dalszego zapewnienia się wyczerpały. Spółka wymaga po prostu zastrzyku finansowego. A ludzie i ich wypłaty? Co w tym temacie? No to wiemy. Właśnie, to też chodzi o to. No to wiemy, że robimy co możemy, natomiast musimy mieć pieniądze na to. Ja już mówiłem w ten sposób, że oczywiście biorąc pod uwagę dzisiejszy poziom produkcji i sprzedaży, on jest za niski w stosunku na przykład do liczby zatrudnionych. Stąd też te koszty pracy są nadal wysokie, aczkolwiek oczywiście redukcja zatrudnienia nastąpiła i te koszty spadły, ale są ciągle za wysokie. Czyli pracownicy muszą przeczekać do końca roku. Muszą uzbroić się w tą siłę. Wszyscy musimy jakoś, jeżeli się wszyscy weźmiemy w garść, może, ale powtarzam raz jeszcze. Ja żadnych gwarancji dać nie mogę, bo ja jestem tylko najemnym pracownikiem i sądzę, że w ocenie załogi i związków zawodowych nie ma do mnie żadnych jakichś zarzutów, bo walczę o tą fabrykę jak lew, przysłowiowy lew.